Szanowni Państwo, spotykamy się kolejny raz tutaj na cmentarzu powstańczej Warszawy. Spotykamy się kolejny raz na Woli, która zawsze była tym miejscem, gdzie stolica państwa polskiego doświadczała pierwszych albo najtragiczniejszych uderzeń. Tak było i w XIX wieku, w czasie powstań narodowych, tak było i w czasie II wojny światowej. Jesteśmy w miejscu naznaczonym i bohaterską, i tragiczną historią Polski, tragiczną historią miasta Warszawy. I chyba warto, i chyba trzeba każdego 1 sierpnia być i na powązkach wojskowych, i być tutaj, na cmentarzu na Woli. Bo idąc alejkami cmentarza powązkowskiego, wojskowego cmentarza, łatwo usłyszeć piękną, aczkolwiek dramatyczną historię walki. Walki Warszawy o wolność. Będąc tutaj, słyszy się dalszy ciąg tej samej opowieści. Słyszy się o tej części naszej historii, historii naszego miasta, gdzie już nie ma miejsca na heroizm, a jest miejsce na tragiczną ofiarę, na śmierć, zagładę miasta. Tu trzeba być i 1 sierpnia, ale warto przychodzić także i w dzień nieświąteczny, w dzień zwykły. Warto przyjść tutaj z własnymi dziećmi, warto przyjść tutaj z własnymi wnukami, aby w ciszy przeżyć historię Powstania Warszawskiego, historię Warszawy. Przeżyć ją jako i wspomnienie heroizmu walki, ale i jako wspomnienie dramatu śmierci i zagłady miasta. Bo przecież historia ma służyć refleksji nas wszystkich o tym, co było, o tym, co jest i o tym, co będzie. Jacy będziemy? Jakie wnioski wyciągniemy z historii? Jak zapamiętamy to, co było, po to, aby być mądrzejszym, aby być silniejszym na przyszłość? Warto w tym miejscu, tak jak i na cmentarzu wojskowym, opowiadać historię powstańczej Warszawy i finał także. Warto tutaj zasłuchać się w ten mniej heroiczny los, ale jakżeż tragiczny, bo przecież jest to chyba największy cmentarz wojenny w Europie. To jest cmentarz całego miasta. Warto o tym pamiętać i warto tu wracać. Serdecznie więc pragnę podziękować władzom miasta, władzom dzielnicy, władzom województwa za to, że od paru lat ten cmentarz nabiera zupełnie nowego charakteru. Tu po prostu chce się już przyjść, stanąć, pomyśleć, z tej ciszy wyłowić to wszystko, co ważne jest dla zrozumienia samego siebie. Samego siebie przez cały naród, przez wszystkich mieszkańców Warszawy. Serdecznie dziękuję tym, którzy przez lata także zabiegali o to, aby ten cmentarz uzyskał odpowiednią oprawę, uzyskał odpowiedni wygląd i charakter. Serdecznie dziękuję strażnikom tego miejsca, którzy przez wiele, wiele lat opowiadali i historię powstańczej Warszawy, ale i tragiczną historię tego miejsca. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy chcą tu przychodzić i myśleć o wspólnej historii, ale i o wspólnej przyszłości. Serdecznie zachęcam wszystkich, aby rokrocznie być nie tylko na cmentarzu wojskowym, na powązkach, na kwaterach żołnierzy Powstania Warszawskiego, ale także i tutaj, na tragicznym cmentarzu Woli. Panie prezydencie, ten cmentarz to jest, proszę państwa, miejscem świętym. On ma taką samą wartość jak cmentarz Orląt. Ludność Warszawy stanęła razem z wojskiem do walki o swoją
stolicę, o swój dom, o swoją najmniejszą, nawet najmniejsze miejsce, w którym się urodziło, ale przede wszystkim o wszystko, co w tej stolicy kochaliśmy i kochamy. My, starzy odchodząc, ale wiem, że kochacie i wy, którzy przyszliście. I tu, w tym miejscu, jeśli jesteście z dala od rodzin, pamiętajcie, że możecie mieć swoje korzenie, pamiętając o tych, którzy leżą na tym cmentarzu. A leży ich 104 tysiące, w tym około 8 do 10 tysięcy wojska i około 80 tysięcy ludności cywilnej, która była z nami od początku do końca. I kiedy my, pobite wojsko, musieliśmy opuścić stolicę, oni stali i płakali, żegnając nas. I dzięki temu mogliśmy odejść stąd, choć nie ma gorszego przeżycia, aniżeli kapitulacja dla żołnierza. Mogliśmy odejść z podniesioną głową i wracać tu i razem stolicę odbudowywać. Dziękuję całej Polsce za to, że wtedy pomogła nam, że wróciliśmy tu i że razem z nami odbudowała stolicę. Jest ona piękna, a cmentarz ten wychodzi z ukrycia dzięki temu, że właśnie pamiętacie o nim.